Witam wszystkich w kolejnej recenzji. Dzisiaj w moje ręce trafiła nowość od firmy MSI, a dokładniej fotel gamingowy MSI Mac CH130 Ripple Tech Fabric w szarej wersji kolorystycznej. Zanim jednak przejdziemy do omówienia produktu, to zachęcam do zerknięcia w opis filmu, gdzie znajdziecie link z konkursem prosto od firmy MSI. Nagrody są bardzo ciekawe, a ich ilość z całą pewnością zadowoli większą liczbę osób. Także wbijajcie, komentujcie i oczekujcie wyników. Życzę wszystkim powodzenia. Najnowsze fotele MSI występują w dwóch wariantach kolorystycznych. Szaro-czarna wersja o końcowym oznaczeniu Fabric oraz szara Ripple Tech Fabric. I to właśnie tej drugiej wersji przyjrzymy się w dzisiejszym materiale. Sam produkt swoją stylistyką nawiązuje do foteli kubełkowych stosowanych w samochodach sportowych. Niech Was jednak nie zmyli design, ponieważ fotele nie tylko są skierowane do graczy komputerowych, ale również do osób prowadzących ciągły, siedzący tryb pracy. Zacznijmy jednak od początku, a mianowicie od omówienia poszczególnych elementów fotela. Na start metalowa podstawa. Ta została wykonana z grubej stali pomalowanej czarno-matową farbą przechodzącą w delikatną strukturę. Na spodzie dodatkowo użyto kilku solidnych wzmocnień, dzięki czemu całość będzie stabilniejsza oraz jeszcze bardziej wytrzymała. Za przesuwanie fotela odpowiada 5 60 mm kółek montowanych do podstawy na wcisk. Są one wykonane z twardego i trwałego poliuretanu, który zapewni długie lata bezproblemowej pracy. Trochę obawiałem się o możliwość rysowania kółkami podłoża. Ale spokojnie, podczas intensywnego użytkowania fotela na panelach oraz płytkach nie zauważyłem żadnych śladów zarysowań. Co do samych kółek, to bezproblemowo radzą sobie na wykładzinach z krótkim i średnim włosiem. Jednak na mocno puchatych dywanach przesuwanie tego fotela potrafi być mocno utrudnione. Idąc wyżej napotkamy podnośnik gazowy czwartej klasy o maksymalnym udźwigu 150 kg, który jest schowany za kilkoma plastikowymi osłonami. Zakres regulacji wysokości siedziska to od 45,5 do 53,5 cm, a regulacja odbywa się za pomocą dźwigni zintegrowanej z podstawą siedziska. Zaraz obok dźwigni, również na metalowej podstawie, znajduje się pokrętło regulujące tzw. bujanie fotela. W zależności od stopnia wkręcenia możemy regulować kąt nachylenia aż do 15 stopni. Zerknijmy teraz na podłokietniki. Miejsce styku z naszymi łokciami zostało wykonane z miękkiego tworzywa sztucznego o chropowatej strukturze, a samo podparcie pod łokcie możemy regulować w dwóch płaszczyznach. Pierwsza z nich to góra-dół, a zakres regulacji wynosi od 77,6 do 84,6 cm. Druga regulacja natomiast pozwala na przesuwanie podłokietników do przodu bądź do tyłu. Jeśli jednak stwierdzicie, że podłokietniki są zbyt blisko lub zbyt daleko waszego tułowia, to zawsze możecie od spodu odkręcić trzy śruby i ustawić dogodną dla siebie odległość. W tym przypadku zakres regulacji to około 2 cm na każdą ze stron. Przejdźmy teraz do najciekawszych elementów, a mianowicie siedziska oraz oparcia. Oba te elementy zostały wykonane ze zgłoszonej do opatentowania powłoki odpornej na ścieranie, zabrudzenie oraz zalanie. Oznacza to, że nie musicie się martwić, gdy wasze ulubione zwierzę również polubi ten fotel oraz gdy ostatni łyk napoju energetycznego przypadkiem rozleje wam się na materiał. Jeśli jednak zdarzy się tak, że solidnie ubrudzicie siedzisko lub oparcie, to dzięki hydrofobowej powłoce bezproblemowo wyczyścicie praktycznie każdą plamę. Odporność na zabrudzenia to jedno, ale wygoda tego fotela zasługuje na 6 z plusem. Do wypełnienia miejsc styku z naszym ciałem użyto grubej, gęstej pianki pokrytej miękkim, szarym, oddychającym materiałem. Sprawia to, że nawet podczas kilkugodzinnego siedzenia, czy to przy ulubionej grze, czy też w pracy, nie odczujemy ucisku ani przysłowiowego przyklejania się do fotela. W momencie, gdy postanowimy zrelaksować się podczas krótkiej przerwy, możemy odchylić oparcie do kąta aż 150 stopni, zachowując jednocześnie stabilność całej konstrukcji. Na dodatek głębokość ściska powiększono do 57 cm, a samo oparcie zostało zakrzywione na poziomie barków oraz ramion, sprawiając, że ten fotel jest jeszcze bardziej komfortowy. Na wyposażeniu są również dwie poduszki. Jedna, mniejsza, służy do podparcia głowy, a druga większa dba o dobre podparcie naszego odcinka lędźwiowego. Obie zostały wykonane z takiego samego materiału co reszta fotela, a ich montaż odbywa się za pomocą gumowych pasków przeciąganych przez plastikowe otwory w oparciu. Na jednej z nich dodatkowo umieszczono fajny akcent w postaci czarnego smoka wprost z logo MSI. Na tym etapie warto dodać też kilka danych technicznych. Zalecana wysokość przyszłego użytkownika fotela to od 165 do 185 cm. Szerokość siedziska to 52 cm, natomiast jego głębokość to już 57 cm. Taka sama jest szerokość oparcia przy wysokości sięgającej 87 cm. Dodatkowo boczne trzymanie fotela jest tak umieszczone oraz wyprofilowane, że nawet więksi użytkownicy nie będą narzekać na brak miejsca. Jak wspomniałem na początku materiału, stylistyka tego fotela została zaczerpnięta wprost
z samochodów sportowych. Nie jest on jednak zaprojektowany tylko do gamingu, ale swoje zastosowanie znajdzie też tam, gdzie liczy na wygodę podczas długiej pracy w pozycji siedzącej. Aspekty wizualne też są niczego sobie. Zachowano tutaj okrągłe, opływowe kształty, do których zostają wkomponowane liczne wyszywane wzory na oparciu oraz siedzisku. Wszystko to sprawia, że wygląd tego fotela jest jeszcze ciekawszy. Dodatkowymi smaczkami są umieszczone na przodzie oraz na tyle oparcia logo firmy MSI, a biały napis na krawędzi fotela informuje, że mamy do czynienia z produktem z serii Mac. Przejdźmy teraz do podsumowania. Prezentowany dzisiaj fotel to koszt około 1600 zł. Link do oficjalnych dystrybutorów zostawię Wam w opisie tego filmu. I teraz pewnie padnie pytanie, czy fotel za 1600 zł może mieć jakieś wady. I powiem Wam szczerze, że podczas tych kilku dni intensywnego użytkowania takowych nie znalazłem. Fakt, fotel swoje kosztuje, ale według mnie jego cena jest jak najbardziej uzasadniona. W tej kwocie dostajemy bardzo solidny, wygodny i dobrze prezentujący się produkt. Jakość wykonania też stoi na najwyższym poziomie. Nigdzie nie uświadczymy niedoróbek materiałowych, a wszystkie plastikowe osłony są dobrze spasowane i wykonane z dobrych materiałów. Szeroki zakres regulacji, oddychający i łatwo czyszczący się materiał przemawiają na korzyść produktu MSI. Co do wyglądu, jest to rzecz gustu. Osobiście taka stylistyka bardzo mi się podoba. Warto też dodać, że samo złożenie fotela jest dziecinnie łatwe. Do tego zabiegu wystarczy tylko jedna osoba i około 15 minut wolnego czasu, a umieszczona w kartonie instrukcja obsługi razem z kompletem kluczy znacznie ułatwia cały ten proces. I to by było na tyle w tym materiale. Dajcie znać, co sądzicie o prezentowanym dzisiaj fotelu i napiszcie mi, na czym Wy siedzicie podczas grania na komputerze. Przypominam również o trwającym konkursie, gdzie można wygrać fajne nagrody wprost od firmy MSI. Wszystkie potrzebne linki umieszczę w opisie tego filmu. Ja się tymczasem z Wami żegnam, do następnego razu. Cześć!